No dobra, słuchajcie, po drodze idąc, bo to tak jest jedno w sumie po drugim, mamy jakieś stanowisko ogniowe numer 3. Można tutaj sobie wejść. Korzystamy, że jesteśmy chyba sami. Ta łódka mnie troszeczkę tutaj zaskoczyła. Sądzę, że to tak dla ozdoby lub wypełnienia jak gdyby jakieś takie, powiedzmy, luki w całym tym tutaj, bo albo może, żeby tutaj nikomu się krzywda nie stała, no bo wiadomo, że tutaj stało zupełnie coś innego, no działo tutaj stało, nie będę tutaj od tajemnicy nie odkrywam. Nawet nie trzeba się tym jakoś wyjątkowo interesować, wiadomo, że no łódki tutaj nie było. Nie, no oczywiście żartuję, wiadomo, że ta łódź tutaj nie ma prawa bytu, no po prostu. Ale krypa jest chyba wojskowa. Obstawiam, że wojskowy temat, jeżeli chodzi o tą łódź. To z początku myślałem, że to jest jakaś bomba, ale to raczej bomba nie jest, to jest jakiś. PAP 104 to francuski przeciwminowy pojazd podwodny. Jego zadaniem jest transport i zrzut ładunku niszczącego w pobliżu niebezpiecznego obiektu. Pojazd jest sterowany kablem światłowodowym o długości 2 km. Wow. Na podobnej zasadzie nie pamiętam nazwy pocisku, który mieści się na czołgu. Nie wiem, czy do tej pory korzystają z takiej technologii, bo to przestarzałe. Ale w bojowych wozach piechoty, w tak zwanych BWP-ach, ale i też na czołgach. I teraz tylko tak powiem z nazwy, że na przykład czołg o nazwie twardy, ale ja nie mówię, że na tym czołgu akurat to jest. Jest to taki pocisk, który kiedy strzelają z niego, jest tak jak jest armata czołgu, jest taki na górze taki dość sporej wielkości pocisk i jak on wystrzeli, to jest na nim, prowadzi go taka cienka linka. Nieraz jak zobaczycie gdzieś na filmach, to widać, że jak wylatuje ten pocisk, to jest taki sznureczek taki czy coś. No to pewnie tutaj na tej zasadzie tutaj jest pewnie to sterowane. Tylko że tam jest akurat pocisk, a tutaj jest to, tak sobie po prostu skojarzyłem z tym światłowodem. No tam jest taka linka. Widziałem to na własne oczy, jak byłem w wojsku i byłem na kilku poligonach. To widziałem to na własne oczy i zawsze sobie żartowali, albo nie żartowali, że taki pocisk, ale to były lata 95, to taki jeden pocisk to kosztował tyle co Polonez, albo i więcej, takie czasy. No, nie wiem, jakby to przeliczyć na dzień dzisiejszy, ile by kosztował taki jeden pocisk. No. Tak, tak, tak mi przyszło do głowy, więc taką zagwozdkę miałem i to się utnie. Nie zagwozdkę, tylko taka myśl mnie naszła i chciałem się z wami tym podzielić. O, musicie mi wybaczyć, ja jakimś takim wytrawnym mówcą nie jestem. Staram się jakoś coś tam powiedzieć, jak mi przychodzi do głowy. Często jest tak, że coś mówię, ale o, nie pamiętam tego, nie pamiętam tego. No, nie wiem. Ja już kiedyś zażartowałem gdzieś tam na bagnach, że albo Alzheimer, albo jeszcze ta druga choroba, że nie wiadomo, czy zapomnieć, co gorsze, czy zapomnieć wypić, czy jak ci się trzęsą ręce, rozumiesz? Dobra, musicie wybaczyć. Oj. Oj, na pewno kupa śmiechu będzie, że tak powiem, znajomi w pracy. Ale dla kogoś, kto mnie nie zna, czy coś, może będzie to interesujące. Niekoniecznie to, co tutaj, ale to, co czasami mówię, albo w sposób, w jaki to robię. No. I tyle. Można się pośmiać, nie ma problemu. Jak kogoś bardzo boli, może napisać nawet w komentarzu, co go boli, bo nie każdy musi się zgadzać z jakimś moją filozofią życiową i tym, co mówię. Każdy ma prawo do swojego zdania. Każdy ma swoje życie i swoje przemyślenia i myśli. Ja mam swoje, ty masz swoje, ja to z pewnością bym uszanował, jeżeli nie będzie to jakaś złośliwość. Chociaż czasami się boję, człowiek boi mówić, bo jak człowiek powie o czyjejś złośliwości, a ktoś specjalnie to właśnie zrobi, ale no. Jak już ktoś ma taki charakter, no to niestety pewnych rzeczy się nie przeskoczy, a ja nie zamierzam nikogo do niczego przekonywać. No. Mogę tylko powiedzieć to, co mi tam leży na sercu i tyle. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Tu jest też jakieś stanowisko ogniowe, już pokazuję.
ale to już jest muzeum. To na pewno jest zamknięte, udostępnione oczywiście dla każdego turysty. Nie chcę tam zaglądać aż tak bardzo. No jest, jest ładnie odrestaurowane. Ogólnie tutaj oni mają swój taki klub. On się jakoś nazywa. Na pewno gdzieś na jakiejś informacji będzie, gdzieś to powiem. No, jesteśmy w miejscu, w którym wczoraj zjeżdżałem tędy rowerem, a już nie miałem po prostu siły ten rower pchać pod tą górkę. Nie jest ona duża, ale wiecie co, po 100 km w nogach to nawet taka mała górka się robi ogromną górką i nie miałem już po prostu siły. A dzisiaj po przespaniu wieczoru, no prawie przespaniu, bo niestety albo już wiek, albo nie wiem, albo praca, że jestem na tyle rozregulowany, że często się budzę w nocy i potem po nocy nie śpię, a jak mnie zmognie, to potem wstaję o 9, 10. A jednak, mówiąc jakoś tak fachowo, staram się być rannym ptaszkiem. Wtedy dzień jest dłuższy, jakoś tak inaczej. Ale no nie zawsze mi to wychodzi. Dzisiaj akurat nawet po tej trochę nieprzespanej nocy jednak, bo chyba 6 rano się obudziłem, zrobiłem sobie kawę, ogarnęłem się jakoś i coś chyba koło 7 lub po 7 włączyłem pierwszy raz kamerę, więc też dlatego takie pustki były, gdziekolwiek byłem, no. Ale no dzisiaj jestem na nogach i to też jest też jakaś frajda. No będzie wiało, uprzedzam. Bardzo wątpię, żeby było mnie słychać. Aczkolwiek fajnie by było. Powiem tak, zrobiłem sobie kawkę w restauracji. Tak sobie pomyślałem, że pójdę sobie brzegiem, ale to nie jakiegoś pierwszego wyjścia, bo kiedyś się tak zapuściłem, zrobiłem parę kilometrów, nie dosyć, że nogi mi prawie odpadły. To zrobiło się ciemno i wracałem ogólnie stąd do Jastarni. Więc no, jestem na cyplu helskim, a Jastarnia, idąc po prostu gdzieś tam, wiadomo, że te nogi nie pracują zupełnie inaczej, tak? Bo jest ciągle pod kątem, naprawdę, no myślałem, że nogi mi odpadną wtedy. Ale zrobię sobie ten spacerek do jakiegoś pierwszego wyjścia. Pomyślałem sobie, że byłoby fajnie coś nagrać na plaży, tak? No zawsze się trzymałem tej plaży, nie zawsze miałem okazję nagrywać cokolwiek z plaży, więc zrobimy sobie spacer, a ja to chwilę sobie nagram. Taka jakaś mała wstawka, że ogólnie byłem nad tym morzem. Dobra, lecimy. Trochę uciekam, żeby nie zamoczyć. Kurczę, jak zamoczysz buty w tej wodzie, to się później robi bałagan, no. Oj, fajnie, fajnie, naprawdę. Nie wiem, czy ta kawa tak na mnie zadziałała, ale są momenty. Znaczy ogólnie warto żyć, naprawdę. Nie warto sobie zapieprzać życia jakimiś gównami, jakimiś narkotykami, jakimiś świństwami. Czy pić na umór, można sobie wypić, można sobie tam zajarać czy coś, ale wszystko z umiarem, żeby to nie, żeby nie zawładnęło to twoim życiem. Jak zawładnie życiem narkotyki, alkohol, wiem o przypadku, z którym człowieka, młodego chłopaka, który miał 20 parę lat, założył rodzinę, miał chyba córkę 20 parę lat, poszedł, ćpał, chlał. Poszedł gdzieś kiedyś na dyskotekę, sprzedali mu jakieś świństwo, zaczął krwawić i tam dołem i górą, w
wylądował w szpitalu i zmarł. 20 parę lat leży u mnie w cmentarzu. Naprawdę to nie są żarty. Ale jeżeli cię to pokona, jeżeli cię to po prostu zniewoli, współczuję. Jeżeli się z tego nie wyrwiesz, cienko, słabo, naprawdę słabo. Jeżeli twoim życiem kieruje tylko, nie wiem, napić się, naćpać się, grać na komputerze całą noc, cały tydzień, współczuję. Nie musisz być milionerem, nie wiem, no życzę każdemu, żebyś miał taki pomysł, żeby być naprawdę, no, niewyobrażalnie bogaty, ale przede wszystkim uważam, że najbardziej wartościowe bogactwo, jakie tylko można mieć, to zdrowie. Zawsze jak miałem okazję przez te 400 ponad kilometrów spotkać dobrych ludzi, z którymi sobie porozmawiałem, zawsze na odchodne, czy to się mówiło cześć, na razie, czy się podało rękę, zawsze życzyłem zdrowia. Zawsze mówiłem dużo zdrówka, bo wszystko inne jest absolutnie nieistotne. Nieistotne. Zdrowie jest najważniejsze. Już nawet nie mówię, wiecie, tam papierochy czy coś tam. Z dwojga złego uważam, że lepiej sobie zapalić, zjarać nawet paczkę dziennie, niż się nachlać. Dla niektórych to pewnie nawet będę przezabawnym klaunem w tych kilku minutach, co tam się trochę, że tak powiem, zagotowało i powiedziało. No nie wiem. Wydaje mi się, że... Powiem tak, no, mamy jedno życie, powtórki nie będzie. Nie ma powrotu. Nie idzie co w tym czasu. Każda kolejna godzina to jest kolejna godzina do przodu, nie da się tego po prostu cofnąć. Gdyby każdy z nas mógł cofnąć czas, każdy by to zrobił. Ja też bardzo chętnie. Naprawdę, uwierzcie mi. Gdybym tylko mógł cofnąć czas, narobiłbym jakieś tam w życiu swoich głupot, które narobiłem, ale się człowiek, kurde, ogarnął wiele, wiele lat temu. O Jezus! Oj, mnóstwo lat temu się człowiek ogarnął. Jakoś tam sobie żyje. Nie mam milionów na koncie, ale zdrowia chyba dość sporo, jakiegoś samozaparcia, po prostu idę do przodu, no tyle. Życzę ci tego samego. Oj, schowałem się trochę. Wieje niesamowicie. Nie powiem, no, jakby nie patrząc, jak się jest na jakichś tam, powiedzmy, wakacjach czy coś, no to jest przyjemnie. No, jakby na to nie patrzeć. No, nie trzeba wstawać do pracy i tak dalej. Mam nadzieję, że nikogo nie zdenerwowałem, nie zabolało. Uważam, że to, co powiedziałem, jeżeli będzie słuchać w ogóle, co mówiłem, wychodzę z założenia, że każdy normalny człowiek to zrozumie, nie będzie się z tego nabijał, nie będzie widział potrzeby, żeby sobie z tego ciągnąć bekę. Jak ktoś będzie sobie ciągnął z tego bekę, będzie się z tego śmiał, to uważam, że tylko i wyłącznie słabe jednostki. Tylko i wyłącznie. Każdy rozsądny człowiek, jak gdyby jakiś taki mocno stojący na fundamentach, czyli na własnych nogach, nie będzie się z tego śmiał, niezależnie od tego, jeżeli nie masz problemów z gównami, narkotyki, alkohol i tak dalej, zrozumiesz, przesłuchasz, spoko. Będziesz się z tego śmiał, będziesz z tego ciągnął bekę, no to jesteś po prostu słabe uszem i tyle w temacie, no. Mam nadzieję, że to, co mówiłem, te swoje jakieś takie filozoficzne wywody i tak dalej, może, no nie wiem, chciałbym, żeby to do kogoś dotarło, no. Takie moje jakieś tam prywatne przemyślenia. No, liczę, że gdybym chociaż jedną duszę uratował, przekonał kogoś, chociaż wiem, że to jest ciężko kogoś przekonać. Mam tego świadomość, są ludzie, specjaliści, to trwa nie dzień, nie dwa, nie miesiąc. Najgorsze jest to, że jak człowiek coś zacznie,
to czasami nawet jak przestanie, to potem no, dość łatwo sięgnąć po coś, bo to jest tak, że jak człowiek tylko i wyłącznie pije, żeby zapomnieć, to dla niego taki alkohol czy narkotyki to jest taka forma lekarstwa. Ciężko jest mu się przekonać, żeby pójść do specjalisty, który mu naprawdę przepisze lekarstwa, tak? Jakieś tapsy i tak dalej. Dla niego tymi tapsami i tak dalej, jego, jak gdyby lekarstwem jest właśnie to przyćpanie, nachlanie się. Wstyd mu jest pójść i gdzieś powiedzieć, bo nie wiem, wychodzi założenie, że nikt mu nie pomoże, albo że wszyscy mają go gdzieś i tak dalej. To nie jest prawda. To jest tylko i wyłącznie w twojej głowie, jeżeli robisz takie rzeczy, że nikt nie, o ciebie nie chce zadbać i tak dalej. Oczywiście przychodzi taki moment, czy to koledzy, czy w rodzinie, no że prędzej czy później ktoś po prostu postawi na ciebie krzyżyk, no. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli jesteś, nie wiem, biernym alkoholikiem, narkomanem i tak dalej, mieszkasz i tak dalej, to po prostu zabierasz człowiekowi energię, zabierasz mu jak gdyby część życia i tak dalej, a on ci się stara pomagać ci, ale no ile razy? Raz, drugi, trzeci, dziesiąty, dwudziesty i tak dalej, ile razy można pomagać, widząc, że tak naprawdę no nic z tego nie ma. Prędzej czy później ktoś położy na ciebie krzyżyk, uwierz mi. Prędzej czy później to się stanie. Potem czasami jest tak, że słyszy się, że nie wiem, mama, tata wyrzucili nie, syna, córkę z domu, jacy to źli rodzice i tak dalej. Jeżeli nie przeżyłeś czegoś takiego, to nie masz pojęcia, ile taki człowiek potrafi energii wyciągnąć z drugiej osoby. Nie masz pojęcia. Nigdy nie oceniam, bo należałoby wejść w czyjeś buty, żeby móc ocenić cokolwiek. Łatwo jest powiedzieć, a zrób to, albo nie, jeszcze inaczej. Z jaką łatwością można stwierdzić, że czegoś nie zrobiłeś? Jakie masz pojęcie, czy ktoś coś zrobił? Łatwo jest oceniać, ludzie tak z taką łatwością oceniają. Ktoś do mnie dzwoni, przepraszam was jak najmocniej, pewnie jakiś spam. Tak, jakiś spam, już widzę. Przychodzące z sieci plus. Spam, nie będę tego odbierał. Oczywiście korzystam na, jak widzicie, słuchawki. Także mogę sobie normalnie rozmawiać, wszystko słyszę, co się wokół mnie dzieje. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Nie wiem, będzie to widać. Naprawdę, jeżeli jeździsz na rowerze i tak dalej, polecam. I to nie jest jakiś tam chwali post, chociaż są ludzie, którzy i tak to odbiorą. Odbierajcie to jak chcecie. Bardzo fajna, przemyślana konstrukcja. Dobra. Mówiłem o tutaj idąc plażą, o zażywaniu tak na co dzień, bo potrzeba, bo jest taka potrzeba, żeby sobie na co dzień, nie wiem, przyćpać, w coś wciągnąć, nie wiem, i tak dalej, albo się nałupać, bo to takie lekarstewko, no nie jest żadne lekarstwo. I nie mówię tutaj, żeby sobie tam wypić jakieś tam piwo, dwa, jakiegoś sobie drinka zrobić, przychodzisz z pracy i tak dalej. Tylko mówię o takich po prostu jednostkach, gdzie no już no nic innego, tylko ćpanie, chlanie i nie widzą w tym nic złego. Tylko niestety najczęściej jest tak, że tacy ludzie po prostu mieszkają gdzieś wśród innych ludzi, którzy tego po prostu nie robią. Już nie wspominam, że tego nie tolerują i zabieracie im energię. Najgorsze jest to, że wy nawet, nie wiem, albo nie wiem, żyjecie w swoim takim świecie, że nie macie świadomości. Albo może macie świadomość, ale wam to, nie wiem, macie to gdzieś. A to przyjdzie taki moment, że ktoś najczęściej z rodziny też będzie miał to gdzieś, po prostu wylądujesz na ulicy. I co? Mam wszystko gdzieś, co mnie to obchodzi, to najwyżej umrę, mam 20 parę lat, już wszystko w życiu widziałem. Bo już takie też takie trochę naturalne. Mam 20 parę lat, wszystko w życiu widziałem, mogę już jutro umrzeć. No to jak chcesz zrobić, nie wiem, przysługę osobom, które się z tobą po prostu męczą, bo to nic innego, tylko po prostu ludzie się z tobą męczą. Jak jesteś taki odważny, nie wiem, powiedz sayonara, wyjdź z domu, zostaw klucze, masz swoje życie. Zrobisz? Nie zrobisz. Nie zrobisz tego. Sam z siebie tego nie zrobisz. Masz cichy kącik. Za przeproszeniem powiem wprost. Tak po męsku. Masz gdzie się wysrać. Najeść.
I tylko ludzie to siłą rzeczy muszą jakoś tolerować. Bo nie wiem. Bo inaczej nie potrafisz? Nie chcesz. Po prostu nie chcesz. Tak jest fajnie, nie? Kolorowo. Non stop tu, non stop tu. Sialala. Riki tiki. A rozpieprzasz po prostu ludziom życie. Nie musicie oglądać. Naprawdę. Są momenty, w których będę gadał o różnych rzeczach, które gdzieś tam mnie dotykają, bolą i tak dalej. Nie musicie oglądać. Jeżeli zauważysz, że zaczynam filozofować i tak dalej, możesz przewinąć, możesz się rozłączyć, albo możesz możemy o tym porozmawiać, możesz napisać komentarz. Może jesteś rodzicem, mamą, tatą, który ma po prostu taki problem w domu lub sam masz taki problem i to oglądasz. Może jednak wyciągniesz jakieś wnioski. A jeżeli jesteś mamą i tatą, nie wiem, ja wiem, że nawet możesz zawołać czy syna, czy córkę, żeby, nie wiem, pooglądać takiego typa jak ja, który o takich rzeczach mówi. Pewnie nie zdziałamy żadnych cudów. Ale to jest problem, jest to problem. No, siedzisz po prostu komuś na chacie, że tak powiem, na garnuszku. Jakoś tak mówiąc wprost, jesteś po prostu pasożytem, no. Naprawdę ja potrafię zrozumieć, że jeżeli jesteś na pewno nawet dorosłym człowiekiem, siłą rzeczy starasz się, masz jakąś pracę, nie wychodzi ci, jest to absolutnie zrozumiałe, bo się starasz, no dobra, spoko, i po to są rodzice, żeby pomagać, ale jeżeli robisz totalnie nic, absolutnie nic i tylko jest chlanie, ćpanie, masz wszystko totalnie gdzieś, to nie spodziewaj się cudów, prędzej czy później skończy się to tak, że wylądujesz na ulicy, no. A już nie wspomnę, ile energii zabierasz ludziom, z którymi, że tak powiem, mieszkasz, z ludźmi, którymi żyjesz, no. Dobra. Trochę się schowałem. Koniec tej filozofii. Chwilę sobie tutaj. Nawet nie, że odcapnę, tylko się trochę schowam przed tym wiatrem, bo wieje niemiłosiernie i tak idąc troszeczkę kawałek dalej, no to już się robi trochę chłodno. Nie chciałbym się przeziębić, nie chciałbym się rozchorować. Na finiszu. Jeszcze parę dni urlopu i wracam do pracy i nie chciałbym, że tak powiem, położyć elki, bo to wiecie, no. Urlop sobie przedłużyć zwolnieniem lekarskim, różnie to ludzie odbierają, nie? Dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy z tych moich wywodów. Na pewno to wrzucę, niezależnie od tego, kto co sobie pomyśli. Jeden się z tego będzie śmiał, jeden będzie ciągnął bekę. Jeszcze... I wiem, że są pewne osoby, którym się nie spodoba to, co mówiłem. Są, proszę wierzyć mi, są osoby, którym się to nie spodoba. Będą to oglądać. Ale człowiek może pomagać, pomaga. Ale rezultatów nie widać. Łatwo jest komuś coś zarzucić, że nie zrobił, albo niewystarczająco zrobił. Nie idzie pstryknąć palcem i odmienić świat. Nie można słowa przepraszam uznać jako hokus pokus. Przepraszam, hokus pokus, nic się nie stało. No nie, nie, absolutnie nie. Można popełniać błędy, oby jak najmniej, albo życzę każdemu, żeby ich nie popełniał, ale nie da się. No po prostu nie da się. Prędzej czy później człowiek wpierdzieli się w jakiś bajzel, ale wyciągać z tego jakieś wnioski. Jeżeli ci pomagają, to skorzystać z tego. Postarać się, a nie mieć na wszystko totalnie wywalone. Przyjdzie czas, że ktoś, kto ci pomaga, będzie miał wywalone na ciebie. Cała historia. Tyle w temacie. Dobra. Kończę. Nie można się smucić, nie denerwować, jestem na wakacjach. Ma być to dla mnie przyjemny czas. Tak sobie po prostu czasami lubię uzewnętrznić swoje myśli. I tyle. Dobra. Stateczek. Nie wiem, czy będzie widać. Gdzieś tam w dali będzie widać. Ja go widzę bardzo blisko, nie wiem, jak kamera to oddaje. Ale chwilę sobie posiedzę i uderzam, bo jest tutaj za mną wyjście. A mówiłem, że jak będzie jakieś tylko najbliższe wyjście z plaży, to wychodzę. Nie idę dalej, bo nie chcę się rozchorować. Ahoj, na razie. Widzimy się za jakiś czas.